wieczór Państwu. Mam zaszczyt po raz kolejny przywitać Państwa na uroczystej gali tytułu Osobowość Roku Gminy Pińczów. Serdecznie witam również nominowanych do dzisiejszego właściwie, tych, którzy dzięki tu jesteśmy nim, czyli nominowanych do tytułu Osobowości 2018 roku, a jest z nami druh Tadeusz Szarek. Witamy serdecznie. Witamy przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik. Witamy Panie. Witamy serdecznie Pana Mateusza Staniszewa, który również jest nominowany do tytułu. I tak na marginesie przypominamy wszystkim, że w 2007 roku nominowany był i osobowość uzyskał ojciec Pana Mateusza, Aleksander Staniszew. Od tego się zaczęło. Tak jakby klamra zamykam. I witam przedstawicieli lokalnej organizacji turystycznej Ziemi Pińczowskiej, Panią Prezes i cały skład lokalny. Czyli mamy czterech nominowanych. Są z nami bardzo mili goście. Witamy serdecznie Pana Michała Popłatka, przedstawiciela wicepremiera Pana Piotra Glińskiego, też z Warszawy, podobnie jak kolega Mateusz. Tak to bardziej nam miło. Jest z nami Pan wicestarosta Ryszard Barna, Pan Tomasz Socha, nowo wybrany wójt gminy Kije, witamy serdecznie, oraz zastępca komendanta powiatowego policji, inspektor Grzegorz Mak. Serdecznie witam jeszcze raz Pana Wiesława Woźniaka, który jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Pińczowie. Witam radnych Rady Miejskiej, Rady Powiatu, witam dyrektorów placówek oświatowych, prezesów, przedstawicieli firm, przedsiębiorstw, instytucji oraz media i wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej uroczystości. I proszę Państwa, osobowość roku gminy Pińczów 2018 w wyniku tajnego głosowania uzyskała lokalna organizacja turystyczna Ziemi Pińczowskiej. Pięknie. Nie spodziewałam się drugi raz wyjść, więc serdecznie dziękuję kapitule. W imieniu zarządu dziękuję wszystkim członkom stowarzyszenia za pracę, przyjaciołom naszego stowarzyszenia. Oczywiście, jeżeli są chętni, zapraszamy do zasilenia naszych progów. Zapraszam również na warsztaty, które są teraz zrealizowane, rowelowe. Iwonka Pomysłodawczyni już trwają. Będą warsztaty od maja kwiatowo, również z Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury. Warsztaty oczywiście bezpłatne, zapraszam wszystkich do uczestnictwa. No i co mówi, statuetka, pani Bożenka to mówi, że sława ciężka. No ciężka, ale motywuje do dalszego działania, także obiecujemy, ciąg dalszy nastąpi. Jeszcze będą publikacje, imprezy, koncerty. Dziękuję w imieniu stowarzyszenia. Szanowni Państwo, bardzo prosimy wszystkich nominowanych także tutaj na scenę, żebyśmy zrobili wspólne zdjęcie, jeżeli można prosić. Bardzo prosimy. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, ja chciałbym w imieniu starosty powiatu pińczowskiego pogratulować wszystkim nominowanym do tej nagrody. Widzimy, że mamy ludzi w Pińczowie, w naszej małej ojczyźnie, ludzi nieprzeciętnych, którzy poświęcają swój czas dla nas, którzy poświęcają swoje zdolności. Widzimy, rok rocznie tych ludzi nie brakuje, wygrywają najlepsi.
gratuluję wszystkim nominowanym, a szczególnie gratuluję lokalnej organizacji turystycznej, z którą na co dzień współpracujemy, który członkami są nasi pracownicy. Gratuluję. Chciałbym się odnieść do słów jeszcze tutaj pana Mateusza Staniszewa. Chciałem powiedzieć, że my jako Rada Powiatu widzimy, że trzeba pomóc pińczowskim zabytkom i dlatego w tamtym roku zagwarantowaliśmy kwotę 200 tysięcy złotych na ratowanie kaplicy świętej Anny. Niestety złożyliśmy wniosek poprzez parafię rzymskokatolicką świętego Jana Apostoła Ewangelisty. Niestety ten wniosek nie przeszedł, brakło nam jednego punktu, ale w tym roku dostaliśmy od ministra 200 tysięcy złotych, także w sumie już mamy 400. Myślę, że więcej pieniędzy dozbieramy i wtedy zaczniemy coś przy tej kaplicy robić. Natomiast jeżeli chodzi o basztę ogrodową, też będziemy w tym roku składać pieniądze. Mamy taki tytuł w swoim budżecie, także widzimy tą potrzebę i na pewno pomożemy. Dziękuję bardzo.